Czas rozstania. W roli głównej maszynista odchodzący na emeryturę Krzysztof Malepszak. Zapraszam Państwa na film. Krzysztof, maszynista z krwi i kości, któremu bardzo trudno jest odejść na emeryturę. Za daleko jest. Przeskoczony, filmujesz tam go. No trzeba krzyczeć, domykajcie. Nasz bohater zbliża się do peronu stacji Gniezno. Wiesz, tak pół na pół, ja przynajmniej ja to, kurczę, tego, wiesz, tak przeżywałem. Coś tam leciało, ale przestało być. To córa mi też dała kwiaty w czczewie. Aha. Z wnukiem przyszła, ze zięciem. No ja, to po drodze już cię wszyscy żegnają, widzisz. 5.20, to się za chwilę ci się wyświetli wyjazd. 6.73 na kolei, jako uczeń szkoły przyzakładowej. Krótki, można powiedzieć, życiorys. 3 lata szkoły zawodowej. 7 lipca po skończeniu 18 lat zacząłem pracę jako pomocnik maszynisty parowozu. No i tak na tym parowozie jeździłem już troszkę na elektrowozie od 1978, 5 lat i 3 miesiące za pomocnika. Aha, a maszynistę parowego robiłeś? Nie? Nie robiłem maszynisty, bo chodziłem do szkoły, technikum robiłem zaocznie, było to trochę dosyć ciężko, trudno. Ale skończyłem te technikum i 1 listopada 81 otrzymałem dekret maszynisty trakcji elektrycznej. No i do tej pory dość szczęśliwie, można powiedzieć, jeżdżę. No i przyszedł czas, że trzeba skończyć. Nie kusić losu. Nie, dalej i koniec. 43 lata i 3 miesiące, można powiedzieć. Dobrze, podaję zostawcy na 9, potem schowamy się na 8 i tak 2 miejsca w mojej stronę, proszę zostawić. A słuchaj, tak, ulubiona lokomotywa jaka była? Ulubiona lokomotywa to właśnie jest EU07. EU07. Ulubiona lokomotywa, to mi się wydaje na czasy 30 lat temu, 40, no to był wynalazek dość dobry i sprawdzony, no i to dzisiaj, można powiedzieć, służy. Trochę ulepszone, trochę pokszerowiane, ale jeździ.
Ale jeździ. Ale jeździ. Także mogę powiedzieć szczerze, żalem schodzę z tego komotywu. Ale tak jak mówiłem, no, przyszedł czas, że trzeba po prostu przystopować. Nie kusić losu. Tak, rok duży przepracowałem, bo już skończyłem w lipcu 61 lat. A to, że... A tam jakieś zabawne historie miałeś? No zabawnych historii to raczej... No, trudno mi teraz tak akurat na język wejść, coś zabawnego, no. To było wiele takich... Ale w miarę to wszystko upłynęło spokojnie. Aha, ale tam takich wypadków śmiertelnych to nie miałeś. No były właśnie te śmiertelne. Postaramy się 7-1-20-40-1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 -
samobójcy, no... Oby nikomu nie życzę, żeby takich sytuacji po prostu jak najmniej mieć w swojej karierze. No oczywiście, bo to tam już ślad zostaje w psychice człowieka, nie? Ślad zostaje, no, to sobie... No, ja to samo miałem i to tam też, tak, oczywiście. Ja mogę powiedzieć, że przez te 43 lata ponad jazdy to dosyć szczęśliwie udało mi się przejechać do tego lata. I tak trzymać, nie? I życzę wszystkim kolegom, żeby tak samo im się wiodło i unikali. No trudno powiedzieć unikali, no po prostu byli uczuleni na te niektóre przejazdy kolejowe, które dzisiaj do końca tak nie jest sprawa załatwiona, bo wydaje mi się jako maszynista, gdyby tylko trochę zaostrzyć kary dla tych drogowych pojazdów, to na pewno ukróciłoby to receder pomijania furogatek, braku stop, przejeżdżania do ostatniej chwili. Tym bardziej, że ludzie sobie nie zdają sprawy, jakie to są że to gro przejazdów teraz zamyka lokomotywa, która jedzie po danej linii i ona zamyka. To nie żaden dróżnik przejazdowy ani dyżurny, tylko właśnie gro tych przejazdów zamyka maszynista, ten, który prowadzi dany pociąg i zbliża się do danego przejazdu. To taka prawda. No to jako maszynista to najwięcej mnie boli, że tą sprawę nie da się uregulować prawnie, żeby zaostrzyć kary, żeby po prostu ograniczyć te wypadki na tych przejazdach kolejowych. A myślę, że tylko kary pieniężne zmobilizowałyby kierowców do przestrzegania kodeksu drogowego. Obecnie trąbimy, można powiedzieć, prawie że bez końca, bez przerwy. Krótki odcinek 50 km na wskaźniku, jeden za drugim. Mam przejechać, bo zaś do 18 nie wyjedzie, no tam kolega też się pyta, czy tam do niego pojedziesz. No i dzisiaj muszę też podkreślić, że na peronie w Gnieźnie pojawili się moi nauczyciele. Zdziku Szajda, Piotr pojechać, którym był, można powiedzieć, moim wzorem nauczyciela. I dzięki niemu mogłem ten zawód wykonywać w miarę bezpiecznie, w miarę przykładać się do tej pracy. Bo był nauczycielem wymagającym, który wiedział, co chce od tego nowego pomocnika, od tego już maszynisty. No i po prostu wyprowadził mnie na dobrą drogę w tej jeździe, a moja pasja w tym zawodzie spowodowała, że no, wykonuję tą robotę z satysfakcją, zadowoleniem. No, tak samo ja, to zamiłowania. Ja tam jeszcze się nie mogę z tym pogodzić. A cały czas siedzę w tej kolei, robię te filmy, jeżdżę, nie? No i właśnie ten film, co jest Piotr, właśnie film, co ma
najwięcej wejść z tych moich filmów, nie? No i to jest właśnie przykład do wszystkich maszynistów na całej Polsce. Oni z tego biorą przykład. Jak to się kiedyś przyjmowało służbę? Tak, no. Mam właśnie nawet pierwszą płytę, no, człowiek z całą służbę. No, no. Człowiek z kulturą, rozumiesz? Wymagający, ale też dużo nauczył ludzi, nie? No dzisiaj mnie ucieszył ten widok tych przyjaciół, tych znajomych, najbliższych, którzy przyszli, pożegnali, wiedzą o co chodzi. Wszyscy byli maszynistami, no na pewno. Także życzę wszystkim moim, tym młodszym kolegom doczekania tych emerytury i spokojnej pracy, bo to nie często się zdarza, żeby ktoś nagrywał film i mógł coś, mogę powiedzieć, i to mogą po prostu otworzyć i widzieć, jaka ta praca jest i na czym to polega. A jednak wykonywać ten zawód to trzeba z pasją, zaangażowaniem, zamiłowaniem. Bo tu nie da się coś robić. Tak, o. No proszę, jaki ładny widok. Także Rysiu, tobie osobiście dziękuję, żeś przyszedł, że chciałeś zrobić ten krótki film, ale zawsze będzie to miłą pamiątką i wspomnieniem. No oczywiście. Piotr mi też podziękował. Tak? Ryszard, dziękuję ci, tak. Mówię, to jesteś najpopularniejszym maszynistą w Polsce teraz. Przez ten film. No, Piotr już 11 lat na emeryturze. Tak, tak. Trąbimy praktycznie. Tak, 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 tak. Wskaźniki to są dosłownie co kilkaset metrów. No. A tu masz prokuratora i obrońcę i on wszystko widzi, co ty robisz. Zrobi źle, no niestety. No. I to drugi, ja tu też wszystko rejestruję. No to jest niezapłacona praca, tak prawdę mówiąc, nie? To tam jest na te warunki. Ja teraz jestem na emeryturze, jestem u kolegi, kurczę, na działce, przychodzi, kurczę, majster, który tam jeździł na koparce czy na ciągniku i on ma więcej, kurczę, emerytury jak ja, maszynista z Intercity. No, no ludzie. No niestety, tak jak to wszystko tak, było tak. Uregulowane, niezapłacone. Taką była, że do, co mnie tak do 9 to nie było praktycznie na 150 metrów ile. A potem stopniowo. Często mam takie pytania, nie, od tych internautów. Co maszynista robi, jak jest mgła? Co robi? No. Można tylko się pomodlić i szczęśliwie płakać, żeby dojechać.
dalej. A tak w ogóle planowo jechałeś, nie było tam? Były trochę, jechałem później, bo całe opóźnienie wyszło już od Gdyni. Bo przede mną wyjechał taki 86-104. To jest taki pociąg z Kołobrzegu przez Warszawę na Wrocław. No i on ma tam sporo wagonów i tam te postoje się wydłużały. Począwszy od Sopotu, Gdańsk-Oliwa, Brzeszcz. No i się nazbierało 8 minut tam. Ale tak stopniowo trochę tutaj też zawirowania. Ale od Inowrocławia już było tam minuta tylko do tyłu. No ale ta linia tak po cichu się robi jedną z lepszych linii, nie? Zobacz, tu zrobili... No dzięki temu objazdowi, że na tą Warszawę byli zmuszeni gdzieś jechać, to tu dużo rzeczy się porobiło, nie? Tak to myślę, że tak szybko by nie była w takim dużym zakresie modernizowana, ale tak tu słupy poszły, wszystko, nie? A tu to jest uchwyt do laptopa, tak? To już jest uszykowane do tego tableta. Do tableta, nie laptopa, tak. Tylko tableta. Podobno tam to wejść od 1 grudnia, tam słyszę. Ale to już wszystka dokumentacja będzie w tym, nie? Nie, no ale jest w tym tablecie. No. Były pouczenia, to troszeczkę zostaliśmy, tak można powiedzieć, poinstruowani, jak to tam operować w tym tablecie. No trochę trzeba się przyłożyć. No myślę, że młodsi ludzie sobie lepiej radzą z tego względu, że no jak operują smartfonami i tymi rzeczami, no to tu nie ma też problemu. Tak, tak. A to jest, proszę Państwa, ta klasyka, o której tak marzycie. Wszystko maszynista sam tu. Prędkość nada, sam utrzymuje, proszę. Nie pomagają mu żadne komputery, nic, tylko sam zdany jest na siebie i na swoją wiedzę. Bo tu naprawdę maszynista musi mieć wiedzę, żeby mógł jeździć na takiej lokomotywie. Tak jest. No wchodzi nowa generacja lokomotyw, co praktycznie można ją puścić i jedzie. Tak, tempo, tak, tak. Na duże no, urządzenia wspomagające, wyręczające maszynistę i jedziemy, nie? Ale no, dla mnie te koło to jest czymś takim, że... O, tu się czuje bluesa, jak tam młodzi mówią. Ładny zachód słońca, tak. Cię żegna. Dzisiaj pięknie, no oprócz tym mgły, co tam 9-10, to już praktycznie było po mgle. No wczoraj jechałem w nocy do Warszawy, no to było ciężko. No, to było taka mgła, że trzymała się, bo to w nocy się wyjeżdżał drugi. Trzymała się praktycznie do godzin tak 9-10 rano. No ale to trzeba przeżyć. W tym pudle i życie wszystkich ludzi, co z tyłu są, jest właśnie w twoich rękach, no bo taka jest prawda. No i oczywiście całej obsługi linii, nie? Przepraszam, dyżurni ruchów właściwie i pracownicy techniczni, no wszyscy, nie? Wszyscy, którzy odpowiadają za prawidłową eksploatację i prowadzenie tego pociągu. Wydarzenia, jak wykolejenie, coś miałeś, coś tak? Miałem takie jedno wykolejenie, to miałem zaraz na swoim początku kariery. W listopadzie 81 dostałem dekret na maszynistę i oczywiście zaraz jeździłem za tego maszynistę. I jakoś w lutym, wyjeżdżając pociągiem towarowym z Gniewa,
cisterna z cysternami, jeszcze pomocnik wtedy obowiązywał, kolega jechał za pomocnika, no bo był pomocnikiem. Tak. I tak mówimy razem, jeszcze mówi do mnie, Krzychu, zobacz jak ten pociąg ładnie, ładnie jedziemy tym pociągiem. A się okazało, że na ostatnim Angliku, w jeździe na wyjeździe, wyleciał jedna oś, jednego wózka. Ale i prędkość rosła. Ktoś by powiedział, no to jest niemożliwe. Tak. Ale pociąg przybierał prędkości. W momencie najechania na płyty betonowe na dalkach gwałtowne szarpnięcie. I wyobraź sobie, Rysiu, nawet ten pociąg się nie zerwał. Nawet się nie zerwał, ale przy tym tak odruchowo czasem zaraz też nagłe i może to spowodowało, że to się nie zerwało. No i taki przypadek miałem tej kolei. Także muszę jeszcze raz podkreślić, że to już końcowe kilometry, że naprawdę szczęśliwie udało mi się przejechać na ten czas. Ale mówię, to co najwięcej mnie boli jako maszynistę, że nie są sprawy uregulowane przejazdem kolejowym. Będę to powtarzał bez końca, bo to na pewno na każdym z maszynistów to piętno jest. Przejedzie i patrzy, czy tam ktoś nie wyjedzie. Tak. Ile będzie? Do Poznania, nie? Żeby tak na pewno. No, na pewno może parę osób jechało, no trudno mi powiedzieć. No. Żona moja pojechał syn ten najstarszy. Zawsze lubię tu już sprawdzić kanał, ponieważ jak tu sprawdzę, to wiem, że jest prawie pewny wjazd. Tak. A to było 5.1.110, jak słuchałem, nie? Ja działam za maskę. Dziękuję bardzo. Wschodniego. No, w tej chwili lokomotywa nie pobiera prądu, no własnym rozpędem sobie ładnie z góreczki leci tak. Sobie równo. Te składy zazwyczaj nie przybierają, bo są na tradycyjnych krokersach, jak to tak potocznie się mówi. Dobry, 7724, jak to zmienię kanału. Dobry, się na trzeci. Dziękuję, panowie. I stówka. A z czasem jak wyglądamy plan? No z czasem jesteśmy dobrze, bo 24 w Poznaniu. No. Się tak przyłożyć z Poznania, ale z Gniezda można trochę wygonić. 43 ma odjazd, no to tak akurat.
ostatnie kilometry, ostatnie semafory. Ostatnie przełączenie kanału. Tak. Mamy się spojrzeć na razie do następnej karty. Dzień dobry, 57111, jak słychać po zmianie? 7504 do końca. Trochę brakuje tych peronów i torów brakuje w Poznaniu. Rysiu, na pewno byś mi przyznał rację. Wybudować stację czołową z tamtej strony. Tak. Z tamtej strony. Rozwalić te baraki. Też mówiłem o tym, że z tamtej strony. Z kolegami z jednostek, tak. Rozmawialiśmy 130 metrów. Dwa wahadła to by śmiało wchodziło. No oczywiście. I te wszystkie problemu. Pociągi, co lecą z Leszna, z Ostrowa, że z Bolszynka te miejscowe by mogły wjechać. Tak, słucham pana. Pięć wagonów i stoję pod wjazdem. O, jak będzie rozwinięte przy zejściu, to akurat będzie pasowało. No to jak mnie nie opieprzysz, to tak zrobię. Dobra, na razie pod semaforem stoję. Op. No, na razie, dziękuję. No niestety jest nastrój. Nastrój. Jest, wjazd na... Podany, no zobacz, nie zatrzymało się nawet. Nie wiem dlaczego, bo to powinno jeździć na pierwszy, no ale jedziemy na dwa. No właśnie, to... Może na letni biorą, albo... O nie, no to jest nie, bo to jest... Góry. No właśnie, to... Aha, bo to do zielony, tak, to nie jest. Widzę, że na tę stronę zachodnią to jest wjazd. Tak, tak, bo to jest Gdynia Zielona Góra. Jest podany na dwa. Jest na dwa. Tradycyjne piwko, nie? Ale to Jędrusia nie, Jędruś nieczynny. A to gdzie? Tu jedynie z mostu zejdziesz na dół. Jędruś jest nieczynny? Nieczynny, bo remont jest. No to można tam iść do... Byłem się tam pytać, ale piwo ma po 9 zł, drogie piwo ma. No trudno, no słuchaj, no. 8-9 zł. No. Tu z mostu kawałeczek. To poprowadzisz, nie? Tak, tak. Dobra, tak. Ja mu tam mówiłem, że może przyjdzie no, z kolegami tutaj. Ja nie mówię na 100%. No dobra, to poprowadzisz. To mówi, możecie sobie na dole w bunkrze siedzieć albo do góry, jak wolicie. A jest. Taśma, widzisz? Zobacz, kurczę. Teraz masz prawo dać po sygnale.
serdecznie. Dzień dobry, gratuluję, wszystkiego dobrego na nowej drodze życia. Dzięki. Lokomotywka sprawna, wszystko gra? Wszystko. 30 lat, jak to bardzo ładnie. Dużo szczęścia potrzebne. Dobrze, dokładnie. Wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. Ja pogadam jeszcze o tym, że szczerze i bez zamówienia. Uczymy się. Krzysiu, weź tę ostatnią wykładnię. No, zrobię. Weź ostatnią wykładnię. Ja wszystkiego dobrego. Dobra, dopuśćcie to konkretnie. Teraz najważniejsza część. Krzysiu, trzymaj się. Najważniejsze rzeczy robicie. Zapraszamy. Tak, zapraszamy. Jeszcze raz. Proszę bardzo. Tak, teraz najważniejsza rzecz. No jeszcze raz. Na telewizji teraz. A czy ja mam autograf też dać? Gdzie mój autograf? Krzysiu! No i znowu! Gruszka! Gruszka! Bez kolejki! Bez kolejki idzie! Pozwalamy cię! Udzieliłeś to! Żeby nie było, że nic nie dostałeś ze swojego... Kolejka wiesz, co z tobą? Nie, żartowałem. Na nowej drodze życia wszystkiego. Zdrowia ci. Widzę się za rok. Siedzę codziennie. Żeby jednak ten zawód był szanowany. Jakie te robisz na pani? Satysfakcja z zadowoleniem. Krzysiu, i na koniec. Prywatne zadowolenie. A z marszałkiem województwa, czy z naszym marszałkiem? Województwo. Tego się spieszy ty pierwszy, nie? Drugi. Kolejny. Jasząbek! Kolejka. Jacu, całuj! Całuj, nie żałuj! Świny! Wielkie ogóra! Zaraz się.
A gdzie jest moja torba? Jest. Krzysiu. Dobry bój. Dobry bój. Dobry bój. Podwyżek marszy. Gdzie jest moja torba? Widzicie Państwo, życzenia składa maszynista Piotr Kuralczyk, bohater mojego filmu 2008 roku. Człowiek, który wyszkolił wielu bardzo dobrych maszynistów. Krzysiu, dużo zdrowia, spełnienia marzeń od koleżanek i kolegów oraz dyrekcji. Kierownictwa instruktorów IC Zachodnia w Poznaniu.